Cofnijmy się w czasie. Siedzisz nad swoim pierwszym tekstem. Czy pamiętasz, o czym on był i co w ogóle sprawiło, że złapałaś za kartkę i zaczęłaś pisać? To było, jak byłam dzieciakiem. Leżałam sobie na łóżku piętrowym. Aż dziwne, że mi się teraz otworzyła taka szufladka w głowie. Ale był to tekst o nieszczęśliwej miłości, gdzie ja... Kurna, jeszcze wtedy o tym wiedziałam, bo byłam szczeniakiem, ale napisałam tekst o nieszczęśliwej miłości. Bez bitu. Po prostu to był taki wiersz śpiewany. Czy istnieje taki utwór w twoim dorobku, którego nigdy nie wykonasz na żywo ze względu na ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niesie? W sensie, czy po prostu się popłaczę w trakcie utworu i mnie to zblokuje? Jeszcze emocje są różne, więc nie wiem, czy ty, tylko... No, możemy powiedzieć, pory, że tak, że popłakać. Do tej pory chyba nie. Nie posiadam takiego utworu. Wszystkie jestem w stanie wykonać, jeżeli mi gula zaboli w gardle, no to zaboli, ale raczej wykonam. Najlepsza rada, jaką usłyszałaś od kolegi bądź koleżanki z branży? U ciebie oczywiście może to być dowolna branża, no bo mamy kilka odnóg. Odniosę się do muzycznej. Żeby zawsze dać się ponieść temu pierwszemu uczuciu podczas odsłuchu świeżo nagranego kawałka, jeżeli jesteś w stanie ten numer odsłuchiwać przez 3-4 kolejne dni od rana do wieczora i czujesz ściary, to jest, znaczy, że to jest dobre. Jeżeli odrzucisz ten numer po pierwszych 3 przesłuchaniach, to nie wracaj do niego. Na co wydałaś pierwsze zarobione na muzyce pieniądze? Dalej na muzykę, czyli po prostu inwestowałam dalej w nagrywki i bity. Jaka była twoja reakcja na pierwszą usłyszaną krytykę, natomiast była to krytyka od osoby, na której zdaniu naprawdę ci zależało? Jeżeli zależy mi na zdaniu czy osoby i szanuję ją w danej branży, to po prostu biorę tę krytykę do siebie i staram się zastanowić, czy naprawdę mogę coś sobie poprawić, bo tylko tak możemy ewoluować. Czy kojarzysz pierwszą recenzję swojej muzyki, jaką przeczytałaś? Tak, to było na portalu L24 w Łęczycy, kiedy robiliśmy z zespołem IMES muzyczkę i portal L24 łęczycki napisał artykuł z recenzją mojej twórczości i zespołu. Pozytywna, negatywna? Pozytywna, co oni mieli napisać złego? No to był taki portal, który nic złego o tobie nie napisze, żeby się udostępnił i się cieszył, nie? Ja byłam też dzieciakiem zresztą. Czy jest taka zwrotka bądź wers, którego dziś się wstydzisz? Oczywiście, bo Jezu, pełno. Pełno, mam takie piosenki, które po prostu pokasowałam sobie ze streamingów. Są takie, których w ogóle nie wypuściłam. Ale tak, są takie piosenki. Wydaje mi się, że większość artystów w dorobku ma coś, czego się... Artystów, jak to górne zrobiły. Większość twórców ma coś takiego, jak na przykład ja jako twórca, wstydzę się niektórych rzeczy, które napisałam, tak. Nie będę cytować, bo się wstydzę. Czy miałaś kiedykolwiek moment zwątpienia w swoją karierę muzyczną? Jako średnio raz na tydzień, więc tak. Zawsze tak jest. No, wydaje mi się, że jak ktoś coś tworzy, no to jest jak gdyby świadomym twórcą, to ma coś takiego jak autokrytyka. Albo powinien mieć, więc zdarza mi się wątpić, czy na pewno to, co robię, jest wartościowe i dobre i czy to w ogóle się spodoba. Więc tak. Z tą autokrytyką jest różnie, nie? Ale tak. Powinno być przynajmniej, o tak powiem. Twoja największa muzyczna inspiracja? Mam ich wiele, mam ich bardzo wiele, więc nie mam takiej jednej skonkretyzowanej... Oczywiście możesz wymienić wiele. Moją pierwszą muzyczną inspiracją to były dwie kobiety, totalnie różne. Pierwszą była Agnieszka Chylińska, drugą była Shakira. No, więc zostało wyciśnięcie po byłych, musiała po niej Shakirze. No, ale nie, no, Chylińska i Shakira z takich pierwszych, jak miałam tak coś zabawnie powiedzieć, a aktualnie mam bardzo dużo muzycznych inspiracji. Nie będę wymieniać, bo to bez sensu. Czy przez lata funkcja muzyki w twoim życiu się zmieniła? Zdecydowanie. Ona się często przeplata. Za dzieciaka wiadomo, ja chciałam być jak Shakira, jak Chylińska, więc dla mnie to było coś takiego, że ja chciałam po prostu być na tej scenie i ją robić bez względu na wszystko, w ogóle nie mając świadomości o tym, jak powstaje w ogóle muzyka, jak to się robi, po prostu chciałam być twórcą. Następnie byłam aktywnym słuchaczem
bo straciłam trochę wiarę w to, co robię i przestałam robić, zaczęłam słuchać, zbierać jak gdyby bodźce, inspiracje. No a teraz jeszcze kompletnie inną funkcję dla mnie pełni muzyka, bo po pierwsze chcę ją przekazywać ludziom, tworzę ją po to, żeby ludzie jej słuchali, jest dla mnie formą autoterapii, też mojego dziennika. No i przez to zepsuło mi się słuchanie muzyki, ponieważ każdą piosenkę teraz, jaką słucham, to analizuję. I przez to jestem... Zepsuło się moje słuchanie muzyki, bo już nie potrafię słuchać tej muzyki jak taki beztroski słuchacz jak kiedyś. Czy kojarzysz taki najważniejszy, który ci najbardziej utkwił w pamięci, moment, kiedy podeszła do ciebie obca osoba podziękować ci za muzykę? Było kilka takich momentów. Kojarzę sytuację jedną z Empiku w łódzkiej manufakturze, kiedy wypuściłam piosenkę Femme Fatale i podeszła do mnie dziewczyna z podziękowaniami, że się bardzo mocno utożsamia z tym numerem. I zdarzały mi się takie sytuacje po koncertach, wiadomo, no niewielu jeszcze, które zagrałam, ale było kilka takich sytuacji dosyć wzruszających, gdzie osoby dziękowały mi za muzykę, co naprawdę... Ja sobie takie sytuacje przypominam w momencie, kiedy przeczytam coś na przykład przykrego. Wtedy sobie mówię, ale tej jednej osobie na przykład poprawiło to humor, więc no warto to dalej robić. Czy kiedykolwiek spotkałaś się z takim hejtem, który ciebie naprawdę zabolał? Wielokrotnie. Ja gdzieś tam jestem dosyć wrażliwą osobą i ja się z czasem uodparniam na ten hejt. I to nie jest tak, że ja kompletnie nie czuję i olewam. Staram się olewać, ale nie zawsze wychodzi. Jedna rzecz mnie tak dosyć mocno ruszyła, ale to nie ze względu na to, że mi się zrobiło przykro, tylko pomyślałam sobie, że gdyby ten komentarz, który dostałam, otrzymała osoba... Komentarz brzmiał mniej więcej tak, to będzie straszne, ale jeżeli następnym razem będziesz próbowała popełnić samobójstwo, to żeby ci wyszło. I ja sobie tak myślę, mówię, Boże, po mnie to spłynie, nie? I w ogóle to mnie nie ruszy, ja nie wezmę tego personalnie. Ale gdyby ten komentarz został skierowany do osoby, która naprawdę ma takie poważne problemy, no to mogłaby ta osoba gdyby zrobić sobie krzywdę. I z tego powodu po prostu nienawidzę osób bezmyślnie hejtujących w internecie. Nie ze względu na to, że mi robią krzywdę, bo ja jestem twarda, fest, ale są osoby, które mogłyby tego nie dźwignąć. Czy kojarzysz tę najważniejszą pochwałę, jaką usłyszałaś na temat swojej twórczości? Ej, to jest mój problem, bo nie. A to dlatego, że wypracowałam w sobie coś takiego, że jak ktoś mówi do mnie coś dobrego, to często wypuszczam to jednym uchem, wpuszczam to jednym, wypuszczam drugim, żeby nie siedzieć tylko w tych dobrych słowach. Mam jedną, ale nie, gdzieś tam teraz mi się przypomniała, ale na razie zostawię ją dla siebie. Bo na razie zostawię ją dla siebie. Czy kiedykolwiek dokonałaś autocenzury? W sensie, czy przesłuchałam sobie rzeczy, twórczości, którą ewentualnie robię i... czy na przykład chciałaś coś powiedzieć w tekście, w sensie w twojej głowie się to urodziło, ale stwierdziłaś, że tak. Nie napiszę tego, bo to już jest, nie wiem, zbyt osobiste, albo dotknie kogoś, o kim chciałam akurat napisać i w sumie... Tak. Tak, zdarza mi się to bardzo często. Zdarza mi się to bardzo często. Mimo wszystko, że te gdzieś tam teksty, które aktualnie piszę, są coraz bardziej odważniejsze, to nadal się często cenzuruję, żeby nikogo nie skrzywdzić aż tak mocno. Czy był taki moment, kiedy poznałaś wagę swoich słów oraz ich wpływ na odbiorcę? Nie mogę skojarzyć takiego konkretnego momentu do końca. No bo jeszcze wydaje mi się, że to nie jest... Tych ludzi jeszcze nie jest... Gdzieś tam aż tak dużo. Mam nadzieję, że kiedyś poczuję to. Rap News.